jak górnik Bulandra diabła oszukał. Był sobie raz jeden górnik, zuch nad zuchami, czyli Karlus nad Karlusami, nazywał się Hannes Bulandra. Jak świat, daleki i szeroki, wszędzie mówiono o jego odwadze. Nawet sam król Gwóźdź słyszał o nim i zapragnął, by służył w jego wojsku. Bulandra jednak odpowiedział królewskim posłom, że ich króla Gwoździa ma w pięcie i że ani mu się śni, by swój stan górniczy zamienić na żołnierskie rzemiosło. Będziesz chodził naszemu królowi po tytoń do fajki, namawiali go usilnie posłowie. Niech mu chodzi jego baba, gwiżdże na waszego króla. Nasz król zrobi cię generałem. Gwiżdża na waszego generała. Nasz król ożeni cię ze swoją córką, królewną gwóździówną. Nie ma głupich, gwiżdża na jego zyzowato córka. Gdy nasz król umrze, obwołamy ciebie królem, kusili go. Włożysz sobie koronę na głowę, w jednej dłoni będziesz trzymał berło, a w drugiej królewskie jabłko i będziesz nam panował. A wynoście się do wszystkich gwiazdków! Wrzasnął rozgniewany Bulandra. Bo jak mnie rozgniewacie, to basa ma za kućki. Przerażeni posłowie wynieśli się do wszystkich gwiazdków, gdyż wiedzieli, że gdy Bulandra zacznie kląć, basa ma za kućki, to z nim nie ma co gadać. Gotów komuś kosteczki kilofem przetrącić. A co potem? Wrócili więc do króla Gwoździa i rzekli, że Hannes Bulandra, przezwany Karlusem nad Karlusami, gwiżdże na niego, gwiżdże na królewnę i na tytuł generała, a królewską koronę ma w pięcie. Powiedzieli jeszcze, co powiedział Bulandra, że gdyby chciał, to może sprawić sobie piękniejszą koronę, stokroć piękniejszą od tej, jaką nosi król Gwóźdź na głowie. Korona króla Gwoździa jest bowiem z tektury, oblepiona pozłacanym papierem, a on, Bulandra, powie tylko staremu kowalowi na kopalni jedno słówko, a kowal ukuje mu koronę ze złota. Ostatecznie dałby się skusić tamtą obiecanką, że król Gwóźdź może mu dać za żonę swoją córkę. Nie miał mu bowiem kto koszuli wyprać, obiadu ugotować i kozy strzygi napaść. A królewna w sam raz nadawałaby się do tej pracy. Że jednak była zezowata i szczerbacza i utykała na prawą nogę, przeto pomyślał, że gwiżdże na nią i skończone. I gdy król Gwóźdź rozmyślał ciężko i martwił się z powodu odmowy Bulandry, Bulandra tymczasem kopał węgiel i nikogo się nie bał. Nie bał się nawet sztygara, chociaż szwadrosił po niemiecku. Przepędzał utopce taplające się o północy w rzece Brynicy, gniewał się na jaroszków, które, gdy się tylko pokazał, uciekały z piskiem pod ziemię. Bały się, że im nabije guza kilofem. Ludzie myśleli, że Bulandra boi się przynajmniej diabłów. Lecz gdzież tam, diabłów uważał za strachy na wróble. Gdy miał wolną chwilę w kopalni, szedł do zawaliska. Gwizdał trzykrotnie. W tej samej chwili wyłaził ze ściany duch skarbnik. Brudaty, stary i naburmuszony. Szczęść Boże, panie skarbniku, zagrajmy sobie w karty. Skarbnik zgadzał się i grał z nim w karty. Siadał na kamieniu, Bulandra na drugim kamieniu i obaj walili kartami spoza głowy. Skarbnik świecił sobie lampką z czerwonym światłem, a Bulandra żuł tytoń i strzykał przez zęby koło nosa skarbnika na znak, że nic sobie z niego nie robi. I gdy skończyli grę, Bulandra zawsze wygrał. Skarbnik musiał wtedy za Bulandrem pracować,
a Bulandra siedział na kamieniu i popędzał go. No, wio stary, przegrałeś w karty, a więc pracuj na mnie, a mocno! W końcu już to dosmoliło skarbnika. Powiedział sobie, że ma dosyć Bulandry i jego kart i wyniósł się na sąsiednią kopalnię. Tam polazł zawaliska i nikomu się nie pokazywał. Od tej chwili Bulandrze już tak nie darzyło się w pracy i mniej zarabiał. I dlatego też Bulandra nie mógł przeboleć oszustwa jaroszków. Jaroszki? Takie małe diabełki z prosięcymi ogonkami zawiniętymi w obwarzanek strzegły zbójnikowych talarów zakopanych w ziemi na Wydmuchowie. Rósł tam stary dąb, liczący już chyba z 1000 lat. Na owym dębie wieszano kiedyś łotrzyków i zbójników, a pod owym dębem kryły się talary. W noc świętojańską przyłaziły jaroszki i suszyły owe talary. Mieszały je warzochwiami w kotliczku, a nad kotliczkiem unosił się niebieski płomyczek. Wracał raz Bulandra w noc świętojańską ze szychty z kopalni i ujrzał pod dębem jaroszki nad talarami. I niewiele myśląc, polazł do nich, by coś z tych talarów uszczknąć dla siebie. Jaroszki skrzyczały, pluły na niego, parskały i zamierzały go pobój swymi różkami. Gdy jednak Bulandra krzyknął na nie – bez zamazakućki! Przerażone uciekły z piskiem. Bulandra poszedł za nimi, wszedł do jakiejś ogromnej jamy. W tej jamie stały beczki z talarami. Na największej siedziała ropucha, taka duża jak krowa. Rozdziawiła na niego pysk, wytrzeszczyła duże, okrągłe oczy i zaczęła szpetnie skrzeczeć. — Basza ma zakuczki! — wrzasnął na nią Bulandra i zamierzył się kilofem. To wystarczyło. Ropucha pękła ze strachu i już nie było ropuchy. Bulandra nabrał talarów, ile zmieściło się w kieszeniach i w czapce. Potem wyszedł z jamy i udał się do domu. Ogromnie się radował, że teraz ma więcej talarów aniżeli król Gwóźdź i że obejdzie się bez pomocy skarbnika. W domu jednak spostrzegł, że zamiast talarów ma w kieszeniach i w czapce zeschłe liście dębowe. Odtąd nazywał jaroszki oszustami i zawsze w noc świętojańską nakładał drogi na Wydmuchów i przepędzał je kilofem. Z utopcami w Brynicy miał także swoje porachunki. Wracał raz ze szychty i zmęczony usiadł nad brzegiem Brynicy, by sobie trochę odpocząć. Bolały go bowiem kości, gdyż napracował się w kopalni, że aż strach. A księżyc pięknie świecił, a słowiki śpiewały bardzo pięknie, a woda w Brynicy szemrała i łuszczyła się srebrem. Naraz Bulandra patrzy, a tu z rzeki wyłażą utopce, utopcule i utopczęcia, takie małe stworzonka, podobne trochę do jaroszków, z małpimi mordkami, w czerwonych kabatkach, z palcami nóg i rąk spiętych błoną jak kacze łapki. Skakały, prychały, baraszkowały i kwiczały, spychały się do wody, tańczyły, piszczały, fikały koziołki i robiły różne głupstwa. A Bulandra nic, tylko się patrzy i czeka, co będzie dalej. Naraz jeden z utopców dostrzegł Bulandrę, gwizdnął na utopce, utopcule i utopczęta i stałaby się rzecz straszna, gdyby to nie był Bulandra. Podskoczyły bowiem wszystkie i chciały go ściągnąć do głębiny, żeby go utopić. — A basa ma za kuczki! — wrzasnął rozłoszczony Bulandra. — I jak nie zerwie się, i jak nie zacznie prać kilofem po ich małpich mordach, i po grzbiecie, i gdzie tylko trafi, zrobiło się straszne piekło. Przerażone utopce, hyc, hyc, jeden za drugim, do wody, i już ich nie było. Tyle tylko, co ten najstarszy ukradł Bulandrze fajkę, którą był położył obok siebie na trawie. Odtąd
uciekały na zbity łebek, gdy tylko zobaczyły Bulandrę nad brzegiem Brynicy. Bulandra zaś groził im kilofem i obiecywał połamanie ich kosteczek.